Cześć, z tej strony Zeus, zapraszam na rozkminę taktyczną. W tym odcinku skupimy się na rundzie pistoletowej na mapie Demiraż, zaprezentowaną przez zawodników SK Gaming przeciwko Fnatic. W początkowym etapie rundy trzech zawodników SK kieruje się ku midowi, wyczekują oni fake smoke'ów w postaci decoyów rzuconych przez dwóch zawodników na rampie. W momencie, gdy decoye zostaną rzucone, dwóch zawodników ze środka kieruje się ku konektorowi, zaś jeden z nich rzuca mołotowa na okno i smokuje shorta. Kieruje się do ventroomu. Jeden z zawodników sprzed rampy rotuje na apsy, natomiast drugi z nich smokuje CT, następnie flashuje dżunglę. W tym samym momencie zawodnicy z konektora mogą zająć tą pozycję. Po zajęciu przez SK konkretnych fragmentów mapy następuje zwykła egzekucja zawodników CT odbijających bombsite A. Przejdźmy do zawodników. Tako jest jednym z zawodników z rampy. Fejkuje on smoka na schody, następnie udaje się do apsów. Wyczekuje on wejścia kolegów na bombsite A. Granaty posiadane przez Tako mogą być różnorako zastosowane. Smoke może odciąć on wizję na przykład na shorta. W momencie, gdy Tako rzuciłby smoka na konektor, zawodnicy CT znajdujący się na shorcie nie mieliby tej przewagi, strzelając z USP-a do zawodników z glockami na bombsite. Natomiast flesze umożliwiają dodatkowe piki na oślepionych zawodników. Kolejnym zawodnikiem jest Fallen, który rzuca fejkowego smoka w postaci decoya na dżunglę. Następnie flashuje on BS-a, podtrzymując, że to jest wejście na bombsite A w pierwsze tempo. Następnie smokuje on CT oraz flashuje w momencie, gdy zawodnicy są już z mida w konektorze. Flashuje on dżunglę w celu zajęcia właśnie tej pozycji. Wchodzi na bombsite, plantuje paczkę. Następnie udaje się do dżungli, skąd zabija dwóch zawodników odbijających bombsite A. Coldzera udaje się w początkowym etapie rundy na mida, na zakręt oraz wyczekuje decoyów rzuconych z rampy. W momencie wyrzucania decoyów wychyla na mida, gdzie rzuca mołotowa na okno oraz smokuje shorta. Zajmuje on sobie ventrumy oraz wchodzi do okienka. Bliskie skupienie zawodników terrorystów na dżungli powoduje łatwą możliwość trade fraga. Fer jest zawodnikiem entry w tej rundzie. Pikuje on jako pierwszy mida, gdzie zastaje zawodnika w oknie. Następnie wbiega szybko do konektora wraz z Phelpsem, który jest właśnie trade fragującym second entry fragerem. Zabijają oni zawodnika z konektora, następnie kierują się do dżungli. Niestety tam Fer szybko ginie. Na szczęście Phelps trade fraguje swojego kolegę. Phelps, tak jak wspomniałem, wbiega tuż za Ferem jako second entry, gdzie właśnie mają możliwość double picka oraz właśnie zastania pojedynczych zawodników CT przeciwko właśnie dwóm wybiegającym terrorystom. Zajmuje on dżunglę, gdzie czeka on wraz z partnerami z zespołu na odbijających zawodników counterterrorystów. Zabija on jeszcze zawodnika wychylającego z lufcika, następnie próbuje jeszcze znożować ewentualnie zawodnika defującego w smoku. Ogółem bardzo pomysłowe wejście SK na bombsite A na rundzie pistoletowej. Na drugie tempo. Szkoda, że zawodnicy antyterrorystów nie zdecydowali się na odbijanie bombsite'u A od respa CT. Jest to na pewno o wiele lepsze rozwiązanie właśnie w momencie, gdy zawodnicy terrorystów zajmują dżunglę. Dodatkowo mogli oni tutaj się skusić na odbijanie bombsite'u A właśnie jeszcze z konektora. Niestety również tego zabrakło. Zawodnicy SK po zajęciu dżungli nie dali sobie tak naprawdę wydrzeć bombsite'u z kontroli. To było wszystko z mojej strony. Zapraszam do polubienia mojego fanpage'a, a także subskrypcji kanału. To było wszystko na dziś. Cześć!